Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. I standardowo napiszcie, do której klasy chodzicie, jak macie na imię, z jakiej miejscowości nas oglądacie. Witamy Was bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach w klubie. Siódmych zajęciach w klubie młodego programisty. Powiedz Aniu, co dzisiaj na zajęciach będzie? Najpierw popracujemy sobie w Leitbocie, przejdziemy poziomy z procedurami, a następnie przeniesiemy się do Scratcha 3.0 i tam sobie rozegramy taki kosmiczny mecz. Myślisz, możemy to nazwać? Kosmiczny mecz, kosmicznymi paletkami i kosmiczną piłeczką. A o szczegółach powiemy, jak już będziemy w Scratchu. Dobrze. To co? Zaczynamy, kochani. Czyli najpierw mamy Lightbot, tak? Najpierw zadanie w Lightbocie. Pamiętacie, że okna tutaj możemy sobie dowolnie układać, rozszerzać tak jak chcemy. Trzeba tylko wybrać nowe okno i wtedy możecie tak na ekranie uporządkować sobie okna, żeby jednocześnie słyszeć nas i realizować zadanie. Mamy stronę lightbot.com/flash.html i zobaczcie, że jak załadujemy taką stronę, to może być tak, że u Was pojawi się, jeżeli tutaj w ustawieniach jest blokuj i teraz jeszcze raz załaduję stronę, to pojawi się taka kółeczka. Więc pamiętajcie, że wystarczy w tym momencie wejść albo tutaj w ustawienia witryn, albo tu od razu jest zgoda na to, żeby na tej witrynie używać flesza. Tak? Dobrze. Mamy to jedna rzecz. Druga rzecz to pamiętajcie, żeby wyłączyć ten głośniczek z muzyką, bo on nam tutaj zawsze będzie dźwięczał. Znaczy nie głośniczek, tylko muzyka w tle będzie nam dźwięczyć, jeżeli tego nie zrobimy. I słuchajcie, mamy w Lightbocie dzisiaj... Co mamy w Lightbocie dzisiaj? Procedury. Procedury, tak? Czyli to już musimy nie poziom tak podstawowy, pominąć, tylko... Bo to już zabami. I wchodzimy do procedury. Procedury i pierwsze zadanie. On nam będzie podpowiadał, więc teraz poklikamy, żeby przestał. O. I teraz zobaczcie, gdybyśmy zaczęli tworzyć typowo program, Rafał zacznie typowo, czyli to by było do przodu. Tutaj bym ułożył do przodu. Do przodu. Do przodu. Do przodu. Do przodu. Zaświeć światełko. Obróć się w prawo. Obróć się w prawo. Do przodu. Do przodu. Do przodu. Zaświeć światełko. Obróć się w prawo. Do przodu. Do przodu, do przodu i co się dzieje? Nie ma miejsca. Nie ma gdzie zmieścić. Skończyło się miejsce. Mamy limit 12 komend. Więcej nie możemy niestety dodać. Nie możemy też znaleźć jakiejś alternatywnej, krótszej drogi, no bo tutaj droga jest po prostu tylko jedna. Więc musimy jakoś sobie w tej sytuacji poradzić. Zobaczcie, przyjrzyjcie się dokładnie na ten kod, który zaczął tworzyć Rafał i może zauważycie tutaj coś szczególnego. Coś specjalnego. Do przodu, żarówka. Obrót, do przodu, żarówka. Pewna sekwencja komend w naszym kodzie występuje więcej niż jeden raz. I zobaczcie, pod tą główną przestrzenią roboczą, w
którą teraz Rafał właśnie całą zapełnił, mamy drugą z napisem procedura 1. I my sobie teraz zdefiniujemy ten fragment kodu, który nam się przyda więcej niż jeden raz, jako procedurę pierwszą. Więc to do przodu, do przodu, do przodu, żarówka, obróć się w prawo. Nie będzie w tym żółtym takim okienku, tylko niżej. Do przodu, do przodu, do przodu, żaróweczka, obróć się w prawo. I teraz jak klikniemy z powrotem na główną przestrzeń roboczą, to teraz za każdym razem, kiedy chcielibyśmy wstawić do przodu, do przodu, do przodu, żarówka, obróć się w prawo, to zamiast wstawiać te 5 komend, możemy wstawić P1. I to P1 to będzie dokładnie cała sekwencja tych komend. No i teraz zobaczmy, jak sobie przetestujemy, dokąd nas zaprowadzi to P1. I zobaczcie, znowu trzeba byłoby użyć do przodu, do przodu, do przodu, żarówka, obróć się w prawo. Więc znowu używamy P1. I jeszcze jedno P1 i przechodzimy do drugiego poziomu. Do drugiej planszy. Zrobione. Już. Pewnie nas będzie chwalił, więc trzeba go zignorować. Patrz, nie pochwalił nas. A? Jaka jest zmiana? No zobaczmy teraz tutaj. Na początku tutaj zawsze musicie sobie przeanalizować, odnaleźć taki fragment kodu, który wykorzystacie więcej niż jeden raz. Czyli taką sekwencję komend, która w jednym kodzie występuje więcej niż jeden raz. Tutaj mamy pójść do przodu, obrócić się w lewo, obrócić się w lewo, pójść do przodu i obrócić się w prawo. Obrócić się w prawo. Mhm. Sprawdźmy, jak będzie tutaj na tym pierwszym. A musisz wstawić P1. Już, zobaczmy. O, i zobaczcie, on teraz stoi identycznie, tylko tak jakby o ten jeden schodek dalej. I teraz zobaczcie, że to ta procedura pierwsza powtarza się raz, już jest, 2, 3, 4 razy. I pamiętajcie, że na każdym niebieskim trzeba zaświecić żaróweczkę, a tutaj w procedurze nie ma żaróweczki, więc musimy na końcu o tym pamiętać. Czyli zobaczcie, tutaj mamy wykonanie procedur 4 razy i musi być jeszcze zaświeć żarówkę. Sprawdźmy. Zrobione, to w takim razie... No to przechodzimy do kolejnego poziomu. O, znowu do teraz pochwalił, powrócił. Zaczynamy tak, rozumieć coś się użycie przy procedur. Jednym poziomie zapomniał, przy jednej planszy. Dobrze, teraz zobaczcie, mamy takie schodki i te schodki oczywiście można pokonać na bardzo wiele sposobów, ale zazwyczaj chodzi nam o to, żeby pokonać w jak najkrótszym czasie i jak najkrótszą drogą. Czyli zobaczcie, oczywiście najkrótsza droga to by była po skosie, ale wiemy, że po skosie nie chodzi, a jeszcze musi tak, bo zaświecić wtedy nie przeszli przez wszystkie niebieskie żarówki. Czyli zobaczmy, procedura by była taka, do przodu, gdybyśmy chcieli pójść do przodu, odcineczek. Do przodu, do przodu 3 razy, to by było tak, do przodu, do przodu, do przodu i żaróweczka i zaświeć żarówkę. I to by oznaczało, że mamy... Ale musimy mieć P1, żeby tutaj uruchomić. Góry, to by oznaczało, że o, mamy wykonany taki pojedynczy odcinek. I teraz pomiędzy procedurami trzeba wstawić odpowiednie komendy. W tych dwóch poprzednich, na tych dwóch poprzednich planszach te procedury następowały bezpośrednio po sobie. Ale ponieważ, zobaczcie, on tutaj będzie w różnych kierunkach chodził i pomiędzy piętrami będzie obracał się
w inną stronę, to nie możemy wstawić tutaj obrotów do procedury, tylko ona musi być, obroty muszą być pomiędzy procedurami. Obroty, wskoczenie na kolejne piętro, czyli obróć się w lewo, tutaj podskocz. Obróć się w lewo, podskocz. Obróć się w lewo. Obróć się w lewo. I teraz będziemy ustawieni na środkowym poziomie, przodem do niebieskiego światełka, czyli dokładnie wykonaj tak jak zrobił Rafał. Pierwszą. Mhm. I zobaczcie. Jesteśmy w tym miejscu. Musimy się obrócić teraz w prawo. Podskoczyć. Obrócić się w prawo. I raz jeszcze wykonać procedurę P1. Sprawdźmy. Tak? Tak. Mamy to, czyli możemy iść do następnego zadania. Teraz możemy tutaj już użyć dwóch procedur, czyli idziemy krok dalej. Pierwsza procedura, druga procedura. To zaczniemy od drugiej. Czyli teraz musimy poszukać dwóch fragmentów kodu, które będą się powtarzały. Dwie sekwencje komend. Zobaczcie, mamy takie długie odcinki razem z tymi niebieskimi płytkami i mamy dwa krótkie odcinki. I przejście przez te długie to będzie jedna procedura, a przejście przez te krótkie to będzie druga procedura. No i jeszcze trzeba będzie to wszystko jakoś sensownie poskładać w jedną całość. Czyli zobaczcie. Spróbujmy od tej procedury odpowiedzialnej za ruch do przodu i zapalanie światełek na każdym polu niebieskim. Do przodu. A czemu tak z ciekawości zapytam jako druga? To jest procedura? Może od końca. No, może być jako pierwsza. W sumie to na jedno i to po prostu samo mamy wyjdzie. Dwie procedury. W jakiej kolejności tak. Ma je wykonać? Tak. To zależy od tutaj, jakie ustawimy. Od tego, jak ustawimy. Dokładnie tak, jak mówi Rafał. Ale możemy zacząć od tego, że ma iść do przodu, czyli pierwsza procedura zgodnie z drogą to jest do przodu, światełko, do przodu, światełko i tak cztery razy, czyli jeszcze raz do przodu, światełko, do i przodu, jeszcze raz do przodu i światełko. Światełko. Super. I P1 nam wędruje na górę. Tutaj, procedura pierwsza, czyli jesteśmy w tym miejscu. Teraz musimy się odpowiednio obrócić. Teraz właśnie pytanie tutaj, czy to będzie w procedurze, tutaj będzie między procedurami obrót, czy zobaczcie, tutaj się obróci nie może w prawo, być, bo tam, a tutaj musi się obrócić w lewo. Tak? Czyli między obrót musi być między procedurami, czyli tu ma się obrócić w prawo i teraz tu będzie dwa kroki do przodu i tu będą dwa kroki do przodu, czyli w tej drugiej procedurze damy krok do przodu, krok do przodu. Tak? Tak? Czyli wykonaj procedurę pierwszą, obróć się, wykonaj procedurę drugą i obróć się. Tak? Teraz wykonaj procedurę pierwszą, tutaj, obróć się tym razem w lewo i wykonaj tą procedurę drugą. Tutaj. Obróć teraz się w lewo. Jeszcze raz obróć się w lewo i zakończymy procedurą pierwszą. Procedurę pierwszą. I powinno być ok. Sprawdzamy. Udało się. A jak Wam się udało? Dajecie radę? Napiszcie proszę. Tak? Napiszcie proszę, czy dajecie radę? Tak. Dobrze. Czyli... Wow! Kolejne zadanie. Zobaczcie.
Co krok to skok, można powiedzieć, tak? I zapalenie światełka. Zobaczcie, co się od razu rzuca w oczy, to te schodki. Czyli? One na pewno będą procedurą. Zapal światełko. Podskocz. Zapal światełko. Podskocz. Zapal światełko. Podskocz. A i tutaj jeszcze musimy w ogóle dać P1, zawsze zapominam. I teraz zobaczcie. Tutaj za każdym razem będzie się obracać w lewą stronę, żeby zeskoczyć w dół. Czyli tutaj się jeszcze zmieścimy, żeby dać obróć się w lewo. I jeszcze zeskoczmy. Zeskocz. Czyli zobaczcie, będziemy tu. Teraz zobaczcie, musimy się obrócić. Teraz już będzie potrzebna druga procedura, czyli procedura dojścia do drugich schodków. Tak? Czyli... Tak. Dokładnie tak. Musi się obrócić w lewo. Zrobić dwa kroki do przodu. W lewo czy w prawo? Zeskoczył w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Dwa kroki do przodu. Teraz obrót w prawo. Krok do przodu. Tak? Do przodu, do przodu. Tutaj tak, zabrakło tak. Obróć jednej w prawo, żarówki, czyli przodu. Tu jest błąd. Obróć tutaj przed tym prawo. Musi być. Bo tutaj mi zabrakło. Nie, Rafał, żarówka, podskocz, żarówka, podskocz, żarówka. Po podskoku ci tutaj zabrakło. No właśnie, żarówki, tak jest. Właśnie tak. Tutaj, tu, o, jeszcze raz. Tak, więc wtedy nam się nie zmieści ta sprężynka. Tak, i dopiero zeskoczyć, obrócić się w lewo, tak, do przodu, obrócić się w prawo. Prawo, do przodu. Obrócić się w prawo. Obrócić się w prawo. No i już będziemy w tym miejscu, co procedura pierwsza powinna być. Więc tak, tak? 2P1. I sprawdźmy teraz. O właśnie, tu zeskok. Super. Tak? No i znowu procedura i teraz druga. Procedura druga. I teraz i procedura pierwsza. Procedurą pierwszą. To sprawdźmy teraz wszystko od początku. Zeskok. Mamy to. Mamy zrobione, czyli możemy zrobić kolejne zadanie, tak? Napiszcie, czy Wam się udało, tak? Dobrze. Dobrze. No, to teraz słuchamy. Którędy mamy pójść? Zobaczcie. Wszystkie kwadraty niebieskie muszą być zaświecone, muszą mieć światełka. No i teraz najpierw trzeba się zastanowić, co będzie najprostsze, tak? Czy jedno zaświecone i dopiero drugie i przejście i zaświecone i drugie? Czy najpierw tak, potem tak, jak Aniu myślisz? Ja bym poszła po prostej, obróciłabym się, wróciłabym, zeskoczyłabym, wskoczyłabym po prostej. To chyba będzie najlepiej. Czyli zobaczcie, zaczniemy od tego, żeby tak, zaświecić żarówkę, zrobić krok do przodu. Zaświecić żarówkę. Zeskoczyć. Wskoczyć. Wskoczyć. Zaświecić żarówkę. Zrobić krok do przodu. I zaświecić żarówkę. I zaświecić żarówkę. I zobaczcie. I teraz on będzie musiał się
obrócić w lewo, przejść do przodu, obrócić w lewo. I potem jak będzie na tej drugiej części, to będzie robił dokładnie to samo. Więc ten fragment możemy zrobić jako procedurę drugą. Możemy zdefiniować... Właśnie z obrotem? Tak, tak. Czyli obróć się w lewo. Obróć się w lewo. Pójdź do przodu. Krok do przodu. Obróć się w lewo. Obróć się w lewo. No i już wtedy będzie sobie robił procedurę pierwszą znowu. Bo będzie na prostym odcinku. Czyli zobaczcie, P1, P2, tak. P1, sprawdźmy, gdzie nas to zaprowadzi. To teraz musimy, zanim wstawimy kolejny raz procedurę P1, musimy ustawić się tutaj na tym pierwszym niebieskim polu. Czyli musimy się obrócić w lewo. Tak. Zeskoczyć. Wskoczyć. Obrócić jeszcze raz w lewo. Obrócić się jeszcze raz w lewo. I? Procedura pierwsza. Procedura pierwsza, czyli w tą stronę. A potem procedura druga. Procedura druga. I pomieszałem wszystko. Tak. Tu mi się zamieszało. Jeszcze raz pierwsza. Światełko, ruch przodu, światełko, sprężynka. Tu sprężynka mi uciekła. Tak. Jeszcze jedna sprężynka. Ale przed światełkiem. Tu. Tak, teraz światełko. Do przodu światełko. Do przodu. Światełko. Światełko. I powinno być ok. Tak, sprawdźmy. A w złym kierunku się tak. Nam poobracał. Moment. Tutaj jak już doszedł do końca, to się musi obrócić w prawą stronę. Tu czy tu? O, tutaj. Tu w prawo. Tak. I po dwóch sprężynkach znowu w prawo. A i nieposłuszna myszka. Czyli tu, tak? Tak. I tutaj też w prawo. Po dwóch sprężynkach. Tak. I na końcu jeszcze P1. O, i teraz będzie dobrze. I na tym poziomie poprzestaniemy. Pozostałe zróbcie w domu i dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się dojść do końca procedur. Dobrze, to teraz, kochani, teraz w takim razie idziemy do Scratcha, tak? Dokładnie tak. Czyli możecie zrobić w nowej karcie, w nowej zakładce, w każdym razie dowolnie tutaj mamy, teraz jesteśmy na stronie Scratcha. Ja poczekam chwilę ze startem, żeby najpierw Ania powiedziała, jakie mamy dzisiaj kosmiczne zadanie. Oprócz tego, że mamy kosmiczny mecz, ale mamy jak go będziemy rozgrywać? Mecz. Kosmiczny mecz będzie wyglądał w ten sposób, że zrobimy sobie oczywiście piękne kosmiczne tło. Na dole sceny będzie jedna taka paletka, nazwijmy, możemy to paletką nazwać, jak to możemy nazwać? Paletka. Na górze sceny będzie druga paletka. Jedną paletkę będziemy obsługiwać w lewo, w prawo przy pomocy klawiszy z literami. Drugą również przy pomocy klawiszy z literami. Trzeba będzie sobie tak dobrać, żeby w miarę wygodnie Wam się pracowało, czyli te literki dobierzecie pod siebie.
Pomiędzy paletkami będzie w sposób losowy latała piłeczka. Będzie się odbijała, ona, kąt odbicia będzie troszeczkę losowy, żeby było trudniej. No i trzeba będzie poruszać jedną, drugą paletką tak, żeby cały czas trafiać w tą piłeczkę. Bo jeśli nie trafimy w paletkę, no to nam się cała gra zatrzyma. Dodamy sobie oczywiście punktację, dodamy, Rafał, punktację. Czasy, punktacja tak, punktację za każde trafienie w paletkę będzie punkcik. Dodamy sobie też czas, czyli na przykład po pół minuty, po 30 sekundach na przykład, albo po minucie, nasza paletka się drastycznie skurczy i będzie dużo mniejsza i będzie dużo trudniej, albo piłeczka bardzo przyspieszy, zobaczymy. Na samym początku jeszcze zrobimy sobie takie kosmiczne wprowadzenie, żeby było ładniej, żeby było takie wejście do gry. Czyli znajdziemy jakiegoś kosmicznego bohatera, który się z nami przywita, przedstawi i zaprosi nas do gry. Tak? No to co, zaczynamy? Zaczynamy, dobrze. Czyli zaczniemy od naszego kosmicznego bohatera, który nas pięknie zaprosi do gry. Zaprosi nas do gry i niech to będzie nasz kosmiczny... Mamy. Nasz kosmiczny replay. Ups. O. Jest. Mamy. No i jeszcze jakieś tło by się nam też fajne kosmiczne przydało. I jak kosmiczne tło. Czyli w tłach kosmicznych szukamy kosmicznego tła. Może najbliżej będzie na Księżycu nas zaprosi. Może tak być. Tak? Czyli? Tak. Kiedy? Klikniemy na zieloną flagę, to nasz duszek ma nas zaprosić. Tak, czyli musi do nas coś powiedzieć, napisać taką chmurkę dialogową. O, tak. Cześć. Zapraszam na... Kosmiczny mecz. O. I przez 2 sekundy powie, zapraszam Was na kosmiczny mecz. Jak to już powie, to powinien się ukryć. Tak, Aniu? Tak. Czyli ma się ukryć, tak? Zapraszam na kosmiczny mecz i ma się ukryć, a my mamy, jak się ukryje, to co, żeby nadał jakąś wiadomość do całej reszty graczy, czy nie? Tak, tak, bo zrobimy może wtedy troszkę inne tło. Tak, czyli ma się ukryć. A właściwie nadać wiadomość i się ukryć, tak? I teraz mamy jeszcze w takim razie tutaj sterową bramę. Teraz musimy stworzyć kolejne duszki, czyli narysować paletki. Nasze kosmiczne paletki narysujemy sobie. Narysujemy sobie na przykład o, w ten sposób. I od razu pamiętajcie, że ponieważ będziemy chcieli w trakcie gry po upływie jakiegoś czasu skrócić te paletki, żeby było trudniej, to tutaj musimy od razu uwzględnić 2 kostiumy. Dobrze, zobaczcie, że tutaj jeszcze, żeby te paletki były bardziej kosmiczne, to na przykład zmienię kolor. I dodamy sobie na przykład takie kosmiczne gwiazdki. Zobaczcie, dodamy sobie takie kosmiczne gwiazdki. I
ustawimy sobie na przykład tutaj na tej palecie w ten sposób. Pięknie. Oczywiście ona może być w zależności od tego, jak chcecie. Ta paletka może być bardziej lub mniej szczupła. Ona jest taka strasznie długa. Rafał chce chyba dużo punktów zdobyć. Tak? Nie ma problemu. Już. Zobaczcie, już mamy. O, fantastycznie. Już paletka jest krótsza. I tu mamy pierwszą paletkę, tak? Tak, i od razu dodajmy jej drugi kostium o połowę krótszy. Dobrze, czyli... Bo każda nasza paletka... Zduplikujemy. Będzie miała dwa kostiumy. I ten drugi kostium po prostu sobie tą paletkę zmniejszymy. Ja tylko chcę jeszcze zobaczyć, żeby ona była ustawiona na środku. Wydaje mi się, że jest. Tak? Czyli mamy pierwszy kostium, długa paletka i drugi kostium, krótsza paletka. Czyli teraz mamy paletkę. Paletkę mamy oczywiście gdzieś ustawioną tutaj. I potrzebujemy drugiej paletki, to po prostu zduplikujmy, bo nam jest druga potrzebna taka sama. Tak, czyli zobaczcie, tutaj zrobimy sobie duplikuj i mamy już drugą taką paletkę, tak? I też ustawmy ją. Jest na kostiumie pierwszym i musimy sobie ustawić tutaj, o, nisko. Mamy. No to wróćmy do skryptu. Dobrze. Mamy. To wracamy do skryptu. I wróćmy do tego naszego duszka. Sympatycznego duszka. On będzie wysyłał informacje do tych naszych fantastycznych paletek, że już powiedział, co ma powiedzieć, i wtedy zmieni się cała scenografia. Więc zaraz sobie dobierzemy tło, ale zobaczcie, tak to trochę słabo wygląda, że mamy jednocześnie tego naszego kosmicznego zapraszacza do gry i jednocześnie już są paletki, a one dopiero powinny się pojawić, jak przejdziemy do tej innej scenografii. Na początku nie powinny być widoczne. Czyli co musimy zrobić z tymi paletkami na początku? No. Tak, ukryć. Tak? Tak. Tu. I... ukryj i to samo tutaj mamy, skopiowało się do drugiego duszka, jest. O, i świetnie. No to teraz dobierzmy jakieś to drugie tło, drugą scenografię. Dobrze, czyli tutaj... Najlepiej kosmiczną, ale taką w miarę jednolitą, żeby łatwiej nam było tą piłeczkę śledzić, żeby nic nas nie rozpraszało. A może tutaj. Myślę, że to dobry wybór. Bardzo dobrze. Tak? No to wracamy do naszego zapraszacza, że tak go określę. No i co on tam nam mówi? Zaprasza nas. Następnie nadaje komunikat super i jeszcze się ukrywa. I zobaczcie, teraz jak mamy dwie sceny, to musimy tutaj jeszcze ustawić, która scena ma być domyślna po kliknięciu zieloną flagą, bo my nie chcemy tej, która jest teraz, dlatego że to będzie ta scena, na której będziemy grać. Czyli musimy na samym początku ustawić tło, czyli zmień tło na to, nie to, które jest teraz, tylko na to drugie. Zmień tło na... I teraz mamy star, a my chcemy na księżyc, o, właśnie, nas zaprosić. Dokładnie tak. I teraz jak klikniemy, to sprawdźmy, czy to będzie OK. Mamy księżyc, ale zobaczcie, nie mamy naszego bohatera, dlatego że on się ukrył, więc na początku musi się pokazać, żeby on za każdym razem
żeby on za każdym razem, kiedy klikniemy w zieloną flagę, kiedy będziemy chcieli zagrać od nowa, tutaj właśnie do nas wracał. Super. My sobie później ustawimy tutaj, że on troszkę dłużej do nas będzie przemawiał, ale na razie, ponieważ będziemy pewnie co chwilę coś tam sprawdzać, czy nie ma błędów, to zostawmy te 2 sekundki. Czyli ok, on się ukrywa, wszystko jest w porządku, nadał wiadomość. No to teraz ktoś tę wiadomość musi odebrać. Kto to będzie? Duszki paletki. Duszki paletki, dokładnie tak jak mówi Rafał. I jak te duszki paletki odbiorą wiadomość, to co się z nimi zadzieje? No, powinny ustawić nowe tło. Właściwie to nowe tło to już możemy tam zmienić jeszcze w tamtym naszym koledze sympatycznym. Tutaj, tak, jak nada komunikat i się ukryje, to wtedy się zmieni tło od razu. Super. I teraz wejdźmy z powrotem. Dobrze, sprawdźmy jeszcze. Pięknie. I teraz wejdźmy do naszej pierwszej paletki. Jak paletka otrzyma wiadomość, to co ma się zrobić? Ma się pojawić. Ma się pojawić. Dobrze. I teraz musimy zaprogramować sposób poruszania się naszej paletki. Ona będzie się poruszała w lewo, w prawo, cały czas na tej samej wysokości. Tylko nie możemy tym razem użyć do tego za bardzo strzałeczek kierunkowych, a przynajmniej do jednej z paletek nie możemy użyć strzałeczek, dlatego że będziemy jednocześnie posługiwać się jedną i drugą paletką. Czyli musimy skorzystać z tej klawiatury literkowej. To już zacząłem pisać. Umówmy się, że jak będzie Z, to będzie o X o minus 10 kroków, a wybierzcie sobie jak będzie te literki, które będzie Wam po prostu wygodnie. X, to lewa strona klawiatury, jak będzie X, X, to będzie, jak klawisz X będzie wciśnięty, to o 10 kroków w tą stronę. No to sprawdźmy, czy to się porusza tak jak trzeba. Fantastycznie. No to to samo musimy zrobić z duszkiem drugim, tylko te literki będą inne. Tutaj, tak, czyli zobaczcie. Kiedy otrzymam wiadomość, tak, to tak, skopujemy. Możemy sobie do niego wrzucić. Tu. I... Kiedy też możemy dorzucać, tylko trzeba będzie zmienić literki. Tak, kiedy otrzymam wiadomość, to mam się pokazać i tu weźmiemy klawisze NM, czyli M będzie w prawo, klawisz M będzie oznaczał przesuń się w prawo, a klawisz N będzie oznaczał przesuń się po osi X w lewo. Fantastycznie. Czyli mamy zaproszenie na mecz. Mamy, zobaczcie, tu dolna paletka i tu górna paletka. Tak, Aniu? Tak. I wiecie co? Brakuje nam jeszcze jednego ważnego duszka, bez którego gra będzie niemożliwa. O jakim duszku myślę? No zobaczcie, więc tymi kosmicznymi paletkami musi latać jakaś kosmiczna piłka. Tak? Zobaczcie, może tą gwiezdną piłeczkę, zobaczcie, bierzemy sobie. Tu ją troszkę zmniejszymy. O! Mamy kosmiczną piłkę. Mamy kosmiczną piłkę? Tak, mniej więcej jest na środeczku ustawiona. No to na początku musi się ukryć, bo inaczej, jeśli my jej na początku nie ukryjemy,
to wtedy, kiedy będzie nas zapraszał ten sympatyczny kosmita, astronauta, to ona będzie widoczna, a musi się podobnie schować, tak jak paletki. I jeśli już się ukryje, to kiedy ma się pojawić? Kiedy otrzyma wiadomość. Dokładnie tak. To wtedy się pojawi i ustawmy, żeby ona nam się zawsze pojawiała na środeczku. Czyli sprawdźmy, jaki to jest X i Y. Już to. I taki ustawmy. Na środeczku, czyli 0,0. Jest. Bardzo dobrze. No i teraz będziemy ustawiać kierunek, w którym ona będzie nam się przemieszczała, w którym będzie leciała. Fajnie byłoby, gdyby ten kierunek nie był stały, tylko żeby on się wahał pomiędzy jakimiś wartościami, żeby on był losowy. Więc wybierzmy teraz ustaw kierunek na... Ustaw kierunek na... I tutaj zamiast jednej konkretnej wartości musimy sobie zrobić losowość. Pamiętacie, to wybieramy w wyrażeniach losuj od do. I te wartości trzeba potestować, jakie to będą wartości tutaj. Można spróbować, jak to będzie wyglądało na przykład między minus 90 a 90. Sprawdźmy wtedy, jak ona będzie się poruszała. O, i teraz jeszcze, bo na razie to nam się tylko ustawi. Musimy teraz zawsze przesunąć ją o 10 kroków, albo o 20, albo o 5. Tutaj ta wartość będzie decydowała o tym, jak ona szybko będzie leciała. No i jeśli będzie na którymś z brzegów, to musi się odbić. Czyli poszukajmy takiego bloczka, jeśli na brzegu, odbij się. No i teraz zobaczmy, jak ona nam się porusza. Ona nam się cały czas odbija, na razie. Nie od paletek, tylko tak jak widzicie, od brzegu, bo jeszcze nie zaprogramowaliśmy tego, jak ma się zachowywać w przypadku zetknięcia z paletkami. A zobaczmy, jak się zmieni, jeśli ustawimy na przykład minus 110 do 110. Wy sobie oczywiście zostawcie te wartości tak, jakie Wam się podobają, jakie Wam odpowiadają. Może minus 100 do 100? Bo teraz tak jakoś strasznie taka rozciągnięta jest na boki. Już jest ustawiona od minus 100 do 100. To co, zostawiamy tak na razie? Na razie tak. Zostawiamy. Dobrze. To możecie sobie w każdej chwili zmienić. No i teraz musimy zaprogramować, co się będzie działo, jeśli piłeczka odbije się od paletki, czyli co się będzie działo, jeśli dotknie piłeczka paletki. Jaka nam będzie do tego potrzebna konstrukcja? Oczywiście konstrukcja warunkowa, czyli jeżeli miała zliczać punkty, to jeszcze najpierw musimy zrobić zmienną punkty. Tak, możemy sobie od razu ustawić zmienną punkty, zmienną czas. I czas. O. I teraz. Jeżeli. Jeżeli. Dotyka duszka pierwszego, czyli jednej naszej paletki, to
Tak, duszka pierwszego. To ma się odbić. Ma się odbić, dokładnie tak. Odbić się to znaczy co zrobić. Czyli musimy ustawić kierunek. I ustawimy ten kierunek na wartość 180 minus ten kierunek, z którego ona nadlatuje. Żeby nam się tak ładnie odbiła. Czyli ustaw kierunek na... I teraz wyrażenie. 180 minus nasz kierunek. 180 minus i szukamy kierunku. To kierunek. Więc teraz nam się ustawi. I co jeszcze musi zrobić, żeby poleciała dalej? Musi się przesunąć. Czyli przesuń się o 10 kroków. Dokładnie tak. I my chcielibyśmy, żeby też za każde dotknięcie dodawała nam punkty. Więc na początku, zaraz po kliknięciu tej zielonej flagi, a właściwie po odebraniu wiadomości, potem pokaż, ustawmy sobie punkty na 0, żebyśmy mogli teraz, jak dotknie, zmienić punkt o 1. Ustaw czas na 0. Tak? Tak, i punkty. Ustaw punkty na 0. I teraz tam, jak ona dotknie, o, tutaj, to dodajmy jej punkcik. Czyli zmień punkty o 1. Zmień. Punkty o 1. Wróćmy tam do czasu. Ustaw czas na 0. Zawsze czekaj sekundę, dodaj 1. Bo musi nam ten licznik bić co sekundkę. Zawsze. To musimy się teraz wstrzelić. A, i teraz źle, żeśmy się wstrzelili. Już. Zawsze. Ustaw czas na 0. Tak? Mhm. Nie, ustaw czas na 0. Zawsze czekaj 1 sekundę. Tu. I zmień czas o 1. Zmień czas o 1. I sprawdźmy, czy ten... Dać. Tu mi się o... Rozsunęło, czyli tu, a to złapać, tak? Nie. Wiesz co, musimy to sobie jako oddzielne, czyli tutaj dołożyć to, kiedy otrzymam wiadomość. Dobrze, tu, kiedy otrzymam wiadomość. Sprawdźmy, czy to nam działa tak, jakbyśmy chcieli. Czy te liczniki działają. Tak. Zmień punkt o 1. Tu. Tu. Czas nam rośnie. Punkty musiałby Rafał trochę tą dolną paletką podziałać. O, tak, urosło nam. Jest ok, super. Tylko teraz mamy zaprogramowane, co się zadzieje, jeśli dotknie tej dolnej paletki, no to teraz musimy to powtórzyć w stosunku do tej paletki górnej. Czyli ten fragment, jeżeli dotyka, możemy sobie zduplikować, dołożyć i zmienić po prostu duszka pierwszego na duszka drugiego. Tak on się duszek drugi nazywa? Tak, nazywa się tak. Duszek drugi. Tutaj duszek drugi. Fantastycznie. No i wszystko byłoby fajnie, ale na razie, no to niezależnie od tego, czy Rafał trafi w paletkę, czy Rafał nie trafi w paletkę, no to cały czas będzie grał. Co najwyżej nie dostanie, nie powiększy mu się liczba zdobytych punktów. A tutaj jeszcze potrzebujemy
mieć taką, jak to nazwać, karę? O, może złe słówko. Po prostu warunek. Jeśli nie trafi Rafał w paletkę, czyli w piłeczkę paletką, nie złapie jej, nie odbije, no to niestety gra się kończy, finito. Czyli jeżeli... Tak. I w jaki sposób my możemy sprawdzić to, że Rafał nie trafił? Po prostu, jeśli piłeczka będzie poniżej naszej paletki, ten Y będzie mniejszy niż paletka, no to znaczy, że nie została trafiona, tylko po prostu poleciała sobie dalej. Więc musimy czyli sobie dopasować ten Y. Jeżeli Y tutaj, tak? Tak. Czyli jeżeli pozycja naszej piłki, jeżeli... I tutaj też będziemy musieli uwzględnić dwie pozycje, dolnej paletki i górnej paletki. Czyli jeżeli pozycja Y. Zajmijmy się najpierw górną, czyli będzie większa niż pozycja paletki. Dobrze. To co zostawię tu, jeżeli pozycja będzie większa, czyli jeżeli pozycja, nie X, tylko pozycja Y będzie większa, teraz musimy zobaczyć, gdzie jest nasza górna paletka. Tak. Tak? To jest górna nasza paletka? Mhm. Tak? I tutaj nie, to jest dolna, bo to Y ma ujemne wartości, tak? Dobrze mówię? Tak, dokładnie to tak. Tutaj górna ma 161, tak? Mhm. Czyli jeżeli piłka przekroczy... 161 czy 2, zaraz sprawdzimy, tak? Jak to. To? Mhm. No to koniec. Koniec. Przykro, tak? Czyli... nam, koniec. Czyli zatrzymaj wszystko. Zatrzymaj wszystko. Mhm. I teraz tutaj musimy to wrzucić i z kolei do tej paletki na tak, dole. Tutaj będzie, tak? Z minusikiem ta wartość. Będzie... Zobacz, ile ona tam ma. Dobrze. Ona jakoś tam bardzo nisko była, wiesz? Minus 172. Mhm. Tak, to sprawdzimy tutaj. Dajmy na to minus 170, tak? Tak, tak. To zatrzymaj wszystko, tak? No i sprawdźmy, jak to działa. Tak, zobaczcie, już się zatrzymało wszystko, tu w tym miejscu. Mhm. To jedna czyli rzecz. Jest okay. Jeszcze nie, bo jeszcze trzeba, zobaczcie, jeszcze trzeba zobaczyć, właśnie, jeszcze trzeba najpierw wystartować i tutaj zobaczyć. Aha. Przesuwamy paletki. A piłka na razie nam się odbija. Tak śmiesznie nam się odbija, może wystartujmy jeszcze raz. No. Dobrze. Tak. Tutaj dolna nam zliczyła punkty, ale o ile górna nam się zatrzymała, to dolna nam się jeszcze nie zatrzymała, tak? Na dole jak była piłka. Mhm. Czyli musimy tutaj zmienić tę wartość. Coś jest nie tak z tą wartością. Tu nam się zatrzymało jeszcze raz. O, za szybko. A, bo tu nie strzałkami, tylko tym miałyśmy zrobić. Tak, czyli zobaczcie. Tu, czyli jeszcze raz, ta dolna paletka ma minus 172, czyli tutaj ile musielibyśmy wpisać, jak pani myślisz? 172, starszy wpiszemy. Ale wiesz co? No. Nie, bo jeśli jest mniejsze niż było minus 170 i się nie zatrzymywała, a damy jeszcze niżej, to nie pomoże. To musi być minus 160 coś. Dobrze, 169? Na przykład. Tak, dobrze, sprawdźmy.
Aha, tylko nie ta strona, o którą chodziło. A, jeszcze nie ta strona, czyli tu. Czyli jeszcze musi być ta wartość. Zróbmy na 7, 167, tak? Mhm. Tu. I teraz, o, zobaczcie, tak? I jest OK, super. To teraz jeszcze mieliśmy ustawić, że jeśli nasz licznik czasu będzie większy niż na przykład 30 sekund, no to wtedy nasze paletki się skurczą. Tutaj mieliśmy zawsze czekaj jedną sekundę. Czyli wchodzimy do paletki, bo to teraz będziemy działać w paletce i kiedy kliknięto zieloną flagę, zawsze kiedy czas będzie większy niż, my wstawimy 15 sekund, żeby zawsze, szybko zobaczyć. Zawsze, jeżeli, tak? Tak. Wyrażenia. Tak. Tu. Czas będzie większy. Czas, czyli zmienna. Proponuję, tak. Proponuję czas. Wstawić tu 15, ponieważ widzę już nam czas się kończy. A, to nawet 5 damy, tak? Dobrze, zobaczyć. To po prostu zmieniamy tu kostium wygląd. Na ten drugi kostium. Zmień kostium na drugi. A mieliśmy gdzieś ustaw kostium na pierwszy? Czy nie? Czy sam będzie zmieniać? Nie, musimy go ustawić. Czyli, pokaż, czyli tutaj pokaż tak? Ustaw kostium na pierwszy, bo no. On nam będzie wtedy cały czas na tym drugim. Tak? I to samo musimy teraz ten skrypcik skopiować do naszego duszka drugiego i tam też poprawić z tym tu? Kostiumem. I tu teraz ustaw kostium. Tutaj, o. Tak. Tutaj mamy kostium drugi, a tutaj pokaż i zmień kostium. Już to tak, ponachodziły nam jedne tu? Programiki. Zmień kostium na pierwszy. Tak? Ok, no i teraz testujemy. Tu. I teraz. Postaraj się, Rafał, coś się ułapać trochę. Dobrze, to nam da. O, wystartuj jeszcze raz, bo znowu nam tak tą dobrze. Piłeczkę wylosowało. Postaramy się. Niefartownie. Dobrze, tutaj najpierw ustawię paletki. Tu. O, już się zmienił. Zmienił się czas. Tak? No i super. Nam już widzę, czas też się kończy. Kochani, spróbujcie może jeszcze zrobić kolejną trudność, czyli po upływie na przykład kolejnych 30 sekund przyspieszcie poruszanie się waszej piłeczki. Wtedy będzie tak, zobaczcie, trudniej. Że tutaj ta piłeczka przesuwa się o 10 kroków. Możecie albo zwiększyć prędkość piłeczki, czyli tutaj zwiększyć liczbę kroków, które ma się przesuwać, ale najpierw lepiej sprawdzić, czy wszystko działa na wolniejszej liczbie, mniejszej liczbie kroków. My Wam dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia. Do widzenia.